Jeżeli chcesz kupić coinsy do FIFA 15, FIFA 14 za SMS, przelew oraz Paysafe Card, to zapraszam do fifa14gold.pl. Wszystkie linki w opisie. Dzień dobry, cześć i czołem, z tej strony Patryk, witajcie ludziska w kolejnym odcinku Odlotowego Duetu. Jest to nasz drugi odcinek. Dziękuję, że pod ostatnim materiałem, kiedy teraz to oglądam, a kiedy wy to oglądacie, jest pewnie już ponad 100 łapek w górę, jednak ja kiedy to nagrywam, to jest ponad 70 parę łapek w górę. Dzięki serdeczne ludziska, gramy z brązowym błyszczącym składem i myślałem, że będzie ciężko i tak właśnie było, bo gra się ciężko, naprawdę gra się bardzo słabo przeciwko brązowemu błyszczącemu, czy także srebrnemu błyszczącemu, bo ci goście mają do perfekcji opanowane wszystkie po prostu zakamarki tej swojej drużyny. No i tutaj w 37 minucie Mario Götze przyjmuje piłkę dobrze na lewą nogę, obraca się z piłką, no i strzela bramkę na 2-1. Kontaktowa przynajmniej bramka, bo mój przeciwnik od razu w pierwszych minutach, w pierwszych 10 minutach zmieścił się z dwoma golami. Później przeciwnik miał jeszcze okazję do tego, ale bramkarz bardzo dobrze wybronił strzał. No i tutaj dobre podanie do Roberta Lewandowskiego, no i ten wykańcza już w 60 minucie, strzelając bramkę wyrównującą na 2-2. Przeciwnik zrobił drobny błąd, ponieważ środkowym obrońcom wślizg przy Robercie Lewandowskim nic nie da, ponieważ nasz Polak bardzo fajnie przyjmuje piłkę. No i mamy 61 minutę, kiedy Ragazzu idzie dobrze, podaje do swojego kolegi, no i bardzo dobrze Ragazzu uderza, no i mamy gola na 3-2. No mówi się trudno, jedzie się dalej, jednak myślałem, że po prostu zremisujemy to spotkanie, no ale jak mówiłem, grało się ciężko. Miał przeciwnik okazję do tego, żeby strzelić bramkę, chociażby w 82 minucie. No i pierwsza porażka w serii odlotowego duetu. Robert Lewandowski 7,7, Mario Götze, także Lewandowski strzelili po jednej bramce. No i tutaj jest to ten zawodnik, który ustrzelił bardzo dużo bramek w zespole mojego przeciwnika. Trzeba było zedytować oczywiście numery moim przeciwnikom, bo myślę, że z tymi numerkami będzie się im grało znacznie lepiej. Mario Götze numer 10, Robert Lewandowski numer 9, RL9 musi być oczywiście. Mamy przeciwnika kolejnego, atak 62, pomoc 70. No i tak zaraz zobaczycie jego skład. Jest to kolejny brązowy błyszczący skład. No i ja wiem, że przeciwko holenderskim zawodnikom, młodym zawodnikom gra się bardzo ciężko. Ja sam często, na przykład ja jestem osobiście teraz w trzeciej lidze i po prostu wiem, jaką Holandia ma siłę. No i tutaj trochę schrzaniłem sytuację, mogłem lobować, bo mój przeciwnik wyszedł daleko bramkarzem. No ale co się odleczę, to nie ucieczę. W 9 minucie mamy bramkę z główki na 0-1. Strzelają obrońca, w sumie trochę dziwne, że inni zawodnicy prócz odlotowego duetu strzelają bramki. No ale tak jest. Robert Lewandowski nie wykorzystał sytuacji. No i tutaj zupełnie rozleciała mi się obrona. Ja się poodsuwałem, nie wiem dlaczego. No i w 16 minucie mamy bramkę wyrównującą na 1-1. Lewandowski otrzymuje bardzo dobrą piłkę, chyba od Mario Götzego, wchodzi w pole karne, no i niestety słupek staje na przeszkodzie, żeby RL9 strzelił bramkę na 2-1. Kolejny raz poprzeczka, no kurczę, ja z tymi poprzeczkami, a także słupkami, naprawdę to jest jakieś przeznaczenie, to jest jakieś fatum. Tak samo jak w karierze Stevena Gerrarda z Ultimate Team, często jakieś łapałem słupki, poprzeczki. No i tutaj mój przeciwnik przeprowadza naprawdę sytuację, która kończy się bramką na 2-1 w 25 minucie. Widać, że dobrze wykorzystał tą sytuację. No i tutaj mam okazję do tego, żeby w 40 minucie wyrównać przynajmniej na 2-2, jednak tak się nie udaje. Kolejny raz poprzeczka. Jeszcze myślałem, że tutaj jakimś z moich zawodników Parkerem dosięgnę tą piłkę. No i tutaj Robert Lewandowski otrzymuje bardzo dobrą futbolówkę. 43 minuta. Wiedziałem, że mój przeciwnik wychodził często bramkarzem. No i nie pozostało mi nic innego do tego, żeby wykończyć sytuację lobikiem. Trochę się bałem, bo myślałem, że bramkarz do tego wróci, jakoś to wyciągnie. Mamy 2-2, no ale przeciwnik nadal atakuje. 45 minuta, miał bardzo szybkich zawodników, w sumie to Holendrzy są bardzo szybcy. No i przeprowadza akcję, która kończy się sytuacją na 3-2. No i znowu z tej samej strony strzela mi bramkę. No ale tutaj, dobra, zobaczcie, naprawdę to była jedna z najpiękniejszych sytuacji bramkowych, jakie stworzyłem w swoim życiu. Naprawdę, uwierzcie mi, nigdy czegoś takiego jeszcze nie zrobiłem, gdzie Robert Lewandowski podaje do Götze, podaje do kolegi, kolega odgrywa do kolejnego kolegi, no i ten strzela bramkę na 3-3. To była sytuacja, która zapadnie mi chyba bardzo długo w pamięci. Robert Lewandowski tutaj, wiedziałem, że na spokojnie musiałem rozegrać tę sytuację. 66 minuta, mam bramkę na 4-3. Robert Lewandowski strzelcem czwartej bramki w dniu dzisiejszym, jeżeli chodzi o wynik, ale przeciwnik nie poddawał się, nadal atakował, no i tutaj mamy sytuację, która niestety wykończył z główki na 4-4. Grało się przeciwko niemu bardzo ciężko, ale ja w sumie spróbowałem zagrać taki kick of leash FIFA 14, że poleciałem Mario Götze. No to oczywiście taki ala kick of
glitch. Poleciałem sobie Mario Götze. Tutaj odgrywam do Roberta Lewandowskiego. No i Robert Lewandowski jeszcze chwilę się zastanawiał, jak to lewy. Przyjął piłkę na spokojnie, trochę koślawie, no ale się udało, trochę drewnianie. Strzelił bramkę na 5-4. No i wydaje się, że ten mecz zakończy się moją wygraną w dniu dzisiejszym w tym meczu. Jednak przeciwnik nadal się nie poddawał w doliczonym czasie gry. Chciał mi strzelić bramki, tak jak na przykład tutaj, jak i w poprzedniej sytuacji. No i tutaj bramkarz naprawdę uratował mi skórę. No i wygrywam to spotkanie 5-4. Robert Lewandowski bardzo dobrze rozegrał, bardzo dobre rozegranie spotkania. 9,6, 3 bramki i wygrana. Tak więc kupujemy sobie 3 zawodników, ponieważ za wygraną jest jeden zawodnik, otrzymujemy 877 końców. Za wygraną jest jedna karta, a także za hat-trick jednego zawodnika są 2 karty. I tak jak mówiłem, nie będziemy zmieniali zasad. Jeżeli obydwaj zawodnicy zdobędą hat-tricka, to wtedy tylko kupujemy 2 karty, ponieważ seria zakończy się bardzo szybko. Tutaj odpowiadam na jeden z komentarzy. W sumie dzięki, że jakoś się zainteresowałeś, ale to są zasady, które po prostu nie da się ich zmienić, chyba żebym zrobił naprawdę jakiś mega błąd, a nie chcę, żeby ta seria szybko się kończyła. Na moim kanale chcę, żebyście się rozkoszowali ulepszeniem zespołu. No, kupujemy sobie, wzmacniamy sobie bramkarza, będzie to zawodnik Werderu Brema Steinberg, czy jakoś tak. W sumie overall o 1 się zwiększył. W sumie, znaczy bardzo się cieszę, że zmieniliśmy bramkarze, bo tamten poprzedni bramkarz spisywał się bardzo dobrze, ale w niektórych sytuacjach stał jak słup. Mam nadzieję, że ten goalkeeper będzie grał zupełnie inaczej. No i kolejny zawodnik to jest Rudiger, bardzo szybki środkowy obrońca, ponad chyba 80 tempa, 74 overall. No i tutaj wymieniamy zawodnika na Matuszczyka i w ogóle mam do Was takie pytanie, bo w sumie pytałem się w pierwszym odcinku, ale napiszcie mi, czy na koniec odcinka nie będziemy ulepszali jednego zawodnika, jeżeli na koniec meczu, ostatniego, w danym odcinku nie ulepszę zawodnika, wygram ten mecz, chociażby nawet jeżeli moi zawodnicy strzelą po 3 bramki, Lewandowski, Götze, to czy na przykład na koniec nie dać propozycji, jakich zawodników mógłbym kupić i wy wtedy będziecie sobie po prostu wybierali, żeby była taka pewna interakcja. Tutaj mamy 14 minutę, Lewandowskim niestety mogłem rozegrać tę sytuację znacznie inaczej, później kolejna sytuacja, mogłem lobować w 15 minucie. No ale gram jakoś na luziku, nie spinałem się zbytnio, bo przeciwnik nie był mega wymagający, ale on miał okazję do tego, żeby strzelić bramki. Bramkarz obronił oczywiście ten strzał, jednak miał spore problemy z tym uderzeniem, ale Robert Lewandowski wchodzi w pole karne, ruletka, na spokojnie oddanie strzału. Finezyjnie w 30 minucie mamy 0-1. Lewandowski naprawdę z bardzo dobrej sytuacji pokazał się, że potrafił wykończyć tą sytuację. No i tutaj Matuszczyk dobrze odgrywa do RL9 i no i ten finezyjnie, na spokojnie, z bliskiej odległości kończy sytuację. Ja już jakoś nie celebrowałem tego strzału, tego gola. No i tutaj szkoda, że nie wykończyłem tej sytuacji, bo poprzeczka stanęła na mojej drodze. Jeszcze później mój zawodnik chciał jakoś dobrze dobić, no ale tutaj otrzymujemy w 70 minucie dobre podanie chyba od Mario Götze, no i już tym razem trafiamy. W ostatnim odcinku niestety nie trafiliśmy, no ale jakoś teraz się udało właśnie z tej lewej nogi. Mogłem w sumie jeszcze lobować, fajnie by to wyglądało. No i tutaj dobre przerzucenie, to się chyba nazywa Rainbow. Robert Lewandowski idzie sam praktycznie, podanie do Kali. Kala wchodzi w pole karne, podanie do Matuszczyka. Matuszczyk odgrywa do Roberta Lewandowskiego, no i mamy już 0-4 w 90 minucie. RL9 strzela chyba swoją trzecią bramkę w tym materiale. Bardzo dobrze. No i wiadomo, że ślizgi to są nie do zatrzymania. Jeżeli któryś z zawodników uderzy z ślizgu, to sytuacja musi niestety zakończyć się bramką. Robert Lewandowski jednak strzelił 4 bramki, a więc kolejny man of the match. 9,5. Mario Götze 8,1, jak i Matuszczyk 8,1. Matuszczyk bardzo fajnie rozegrał spotkanie. Jestem zadowolony z tego zawodnika. Tak więc trzeba będzie tutaj 995, jakby nie mogli dać 1000 końców. No i tak, za wygranym meczu jedna karta, za hat-trick Lewandowskiego 2 karty, no i co piąty mecz, jest to piąty mecz, jedna złota paka, tak więc zaraz zobaczycie, co trafiliśmy. Pierwszym zawodnikiem będzie prawy obrońca, aż musiałem wziąć powietrza, będzie to prawy obrońca, bardzo szybki prawy obrońca i jestem w sumie zadowolony za tego prawego obrońcę z Borussii Dortmund, Markeja, czy jakoś tak, i tu będzie Akpo Guma. Ja w sumie tak nie widzę, nie mówiłem po nazwiskach, bo dlatego, że trochę mi, kiedy czytam to, trochę mi zamazuje, w ogóle nie wiem czemu, będzie to z Hoffenheim, 69 tempa, tak jest, 69, każdy od razu skojarzył. No i następnym zawodnikiem, w sumie szukałem bardzo długo, będzie lewy pomocnik i w ogóle mam problem z lewym obrońcą, nie mogę znaleźć lewego obrońcy, będzie to Brücker, także bardzo szybki zawodnik, 81 tempa z FC Köln albo z Nurembergi. Mam problem, jeżeli chodzi o te herby, bo nie wiem, chyba to jest FC Köln, bo ten kozioł,
Będzie to lewy pomocnik, 81 tempa, 62 driblingu, 37 obrony. No obrona nie jest oczywiście do niczego potrzebna. No i Kuneckę, bardzo, bardzo, naprawdę mega szybki prawy pomocnik, 91 tempa. Przyda się na prawą pomoc. Nie będzie miał oczywiście zgrania z Robertem Lewandowskim, bo to jest zupełnie inna liga. Jednak to jest Niemiec, a prawych pomocników brązowych błyszczących jest mało w Bundeslidze. No trudno, mówi się trudno, jedzie się dalej, w sumie zaraz go zmienimy i nie będzie, będzie w ogóle po problemie. No i oczywiście teraz zaraz otwieramy sobie, zobaczcie jeszcze tutaj krótkie zerknięcie. No i paczka za 7,5 tysiąca według naszych zasad. Otwieramy tą paczkę z Leo Messi. No i w sumie nie pomijałem, bo chciałem zobaczyć, co tutaj trafimy. Najlepszą kartą był Tiote z Newcastle United, tak więc żadna Bundesliga się nie trafiła. Jeżeli będzie ponad 100 łapek w górę, będzie fantastycznie, piszcie komentarze. Tak więc dzięki, trzymajcie się, do następnego. Serwusik. O, i możecie od razu teraz pisać, koło mógłbym także sprowadzić do siebie, do odlutowego duetu. Cześć!